Cześć. Dzisiaj mija 10 lat od kiedy powstał pierwszy post na blogu. Był to taki typowo szafiarski. Tworzyłyśmy na początku bloga z moją przyjaciółką Martą. Później ona trochę się odsunęła i został blog tak naprawdę tylko dla mnie. To był taki fajny czas, taki, jak sobie tak wracam 10 lat wcześniej, wtedy byłam studentką. Teraz jako matka, żona, zupełnie inaczej patrzę na świat, na to, co mnie otacza. Cały czas lubię się tym dzielić z Wami. Miałam przerwy, miałam krótsze, dłuższe przerwy na zastanowienie się tak naprawdę, czy ja dalej chcę to robić. I to też jest coś fajnego, żeby sobie pozwolić na odpoczynek. Z perspektywy czasu nie wiem, czy te zmiany pomogły, ale wiem, że mnie ukształtowały i pokazały mi, że ja na pewno chcę pisać, że pisanie jest mi bliskie, dzielenie się, mówienie do Was, więc bardzo się cieszę, że jesteście. Niektórzy są tu ze mną od początku, już od tych 10 lat, więc dziękuję Wam bardzo i czekam na więcej, że będzie więcej wpisów, będzie niespodzianka, o której już niedługo Wam powiem, więc kochani, dziękuję, że jesteście i wspieracie mnie, komentujecie, piszecie wiadomości. To mi pokazuje, że to wszystko właśnie idzie w dobrym kierunku i że tak ma być. Dzięki temu właśnie dalej toczy się moja droga też rozwojowa, zawodowa. I to nie jest tylko blog, ale są rzeczy, które dzieją się w koło. Są to spotkania, wywiady, więc też bardzo się cieszę i myślę, że blog był do tego takim zapalnikiem. Więc warto próbować, warto robić swoje i po prostu cieszyć się tym, że idzie to w dobrym kierunku. Pozdrawiam Was. Uściski.